Witam wszystkich serdecznie. Czy dla obwodów jednofazowych stosować włączniki różnicowo-prądowe trzyfazowe czy jednofazowe? Temat, który często pojawia się na różnych grupach i forach. Pojawia się też wiele wątpliwości, ale też wiele błędnych informacji. Dlatego postaram się to dzisiaj wyjaśnić. Pokażę dlaczego i w jakich przypadkach napięcie międzyfazowe może doprowadzić do uszkodzenia odbiorników, kiedy i jakie zagrożenie pojawi się w przypadku różnicówek jednofazowych i trzyfazowych. Temat postaram się mieć kompleksowo, od podstaw. Będzie więc też prawo Ohma i Kirchhoffa oraz schematy. Będzie też wiele uproszczeń, aby lepiej pokazać różnicę. No to zaczynamy. W przypadku instalacji jednofazowych sprawa jest prosta. Stosujemy RCD jednofazowe. Natomiast w przypadku instalacji trzyfazowych, na chwilę obecną, nie ma w tym temacie regulacji prawnych, więc jest dowolność. Można stosować jeden wyłącznik różnicowo-prądowy trzyfazowy na wszystkie obwody, co ma tylko jedną zaletę. Jest tańsze, lub też wyłączniki różnicowo-prądowe jednofazowe. Pominam tu kwestię funkcjonalności. O tym mówiłem w filmie o projektowaniu rozdzielnic. Link do filmu w opisie. Na początek schemat fragmentu instalacji z jednym wyłącznikiem różnicowo-prądowym trzyfazowym. Pomijam tu elementy, które nie mają wpływu na nasze rozważania. Dla uproszczenia też pokażę to na przykładzie rezystancji. Dla impedancji będzie to wyglądało podobnie, a wnioski będą takie same. W rzeczywistości w naszej instalacji będziemy mieli więcej odbiorników połączonych równolegle. Z wyjścia różnicówki także możemy mieć więcej obwodów. Na potrzeby naszych rozważań możemy zastosować schemat uproszczony. Pamiętajmy jednak, że te rezystancje mogą reprezentować wiele odbiorników. W jaki sposób będą wyglądały napięcia w naszej instalacji? Pomiędzy przewodem neutralnym a przewodami fazowymi mamy napięcie 230 V. Natomiast napięcie międzyfazowe to 400 V. Zobaczcie na ten rysunek. Kolorem zielonym zaznaczyłem napięcia fazowe, czyli pomiędzy przewodem neutralnym a przewodami fazowymi. A kolorem czerwonym zaznaczyłem napięcia międzyfazowe, czyli pomiędzy przewodami fazowymi. Napięcia międzyfazowe to 400 V, a napięcia fazowe to 230 V. Zobaczmy teraz, co się wydarzy, jeżeli zostanie przerwany przewód neutralny. Pomijam tutaj zabezpieczenia nadprądowe. Zakładam, że są one załączone. Co się stanie, jeżeli zostanie przerwany przewód neutralny w tym miejscu lub w tym miejscu? Praktycznie nic złego się nie wydarzy, ponieważ obwód zostanie przerwany i prąd przez niego nie popłynie. Natomiast co się wydarzy, jeżeli zostanie przerwany przewód neutralny w tym miejscu lub w tym miejscu? Narysujmy to. W tym miejscu brakuje nam połączenia z przewodem neutralnym. Jak więc będą wyglądać napięcia? Kolorem czerwonym narysowałem napięcia międzyfazowe, czyli 400 V. Zobaczmy, w jaki sposób może popłynąć tutaj prąd. Może popłynąć w tym oczku oraz w tym oczku. Rozrysujmy to. Mamy nasze napięcie międzyfazowe 400 V. Następnie nasz pierwszy odbiornik lub zestaw odbiorników. Drugi odbiornik lub zestaw odbiorników. I to jest nasze pierwsze oczko. Rozrysujmy oczko drugie. Tutaj także mamy napięcie 400 V. Rozrysujmy także oczko trzecie. Mamy naszą rezystancję R1, R3 i napięcie międzyfazowe. R1, R3 i napięcie międzyfazowe.
Jak widać, w każdym przypadku na połączeniu szeregowym rezystancji, czyli naszych odbiorników lub grup odbiorników, pojawia się napięcie międzyfazowe 400 V. W jaki jednak sposób rozłożą się napięcia na naszych odbiornikach? Pamiętajmy, że każdy z oporników reprezentuje grupę odbiorników połączonych równolegle w naszym mieszkaniu. Wykonajmy obliczenia dla przykładowego oczka. Mamy tu nasze napięcie międzyfazowe, odbiorniki podłączone do pierwszej fazy i odbiorniki podłączone do drugiej fazy. W jaki sposób rozłożą się tu napięcia? Na początek załóżmy, że obciążenia na tych dwóch fazach są równe. Dla uproszczenia przyjmiemy 5 ohmów. Ponieważ jest to połączenie szeregowe, rezystancja zastępcza to suma tych dwóch rezystancji. Czyli 10 ohmów. Możemy teraz policzyć, jaki popłynie prąd. Zgodnie z prawem Ohma jest to napięcie przez rezystancję. Mamy wyliczony prąd, który płynie przez oba odbiorniki. Policzmy teraz, w jaki sposób rozkładają się napięcia na tych odbiornikach. Także zgodnie z prawem Ohma U1, czyli napięcie na grupie odbiorników podłączonych do fazy pierwszej, równa się 40 A razy 5 ohmów, to się równa 200 V. Napięcie na U2 dokładnie tak samo. Zwróćcie uwagę, że w tym przypadku napięcie na grupach odbiorników wyniesie 200 V. Nie jest to napięcie niebezpieczne dla naszych odbiorników. Natomiast jest to szczególny przypadek, kiedy obciążenie jest równomierne. W przypadku domowych instalacji taka sytuacja ma miejsce bardzo, bardzo rzadko lub wcale. Sprawdźmy więc, jak rozłożą się napięcia na naszych odbiornikach, jeżeli te obciążenia nie będą równe. Przyjmijmy więc. Rezystancja pierwsza 9 ohmów. Rezystancja druga 1 ohm. Rezystancja wypadkowa taka sama jak poprzednio, ale zobaczmy, w jaki sposób teraz rozłożą się napięcia. Prąd, podobnie jak w poprzednim przypadku, to 40 A. Inaczej natomiast będą wyglądały już napięcia. 40 A razy 9 ohmów daje nam 360 V. Dla drugiego napięcia 40 A razy 1 ohm daje nam 40 V. W tym przypadku tak zwana niesymetryczność obciążenia, czyli różnica pomiędzy rezystancją lub impedancją odbiorników podłączonych do pierwszej fazy i do drugiej, przekłada się na różnicę w napięciach. Na odbiornikach podłączonych do pierwszej fazy może się pojawić napięcie 360 V. W przypadku większych różnic pomiędzy tymi rezystancjami może być także jeszcze większa różnica. W szczególnych przypadkach to napięcie może się zbliżyć nawet do 400 V. I to jest właśnie napięcie, które może doprowadzić do uszkodzenia naszych odbiorników. Wróćmy jednak do schematu naszej instalacji. Wiemy już, skąd bierze się niebezpieczeństwo pojawienia się wysokiego napięcia na jednej z faz. Jeżeli chodzi o praktyczny przykład, to niską rezystancję ma na przykład włączona lodówka lub wentylator. Natomiast wysoką rezystancję mogą mieć na przykład odbiorniki RTV. W związku z tym na naszych drogich odbiornikach RTV może pojawić się wysokie napięcie, które może doprowadzić do jego uszkodzenia. Wiemy już, jak będzie to wyglądało w przypadku wyłącznika różnicowo-prądowego trzyfazowego. Przejdźmy teraz do wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych. Jaka jest więc główna różnica? Główna różnica polega na sposobie podłączenia przewodu neutralnego. Poprzednio rozważaliśmy przypadek, kiedy nastąpi uszkodzenie przewodu neutralnego w tym miejscu lub w tym miejscu. W przypadku wyłącznika różnicowo-prądowego przewód neutralny jest wspólny dla wszystkich trzech faz. W przypadku wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych dla każdego z obwodów jest osobny przewód neutralny. Co więc się stanie, jeżeli zostanie przerwany w tym miejscu lub w tym miejscu? Obwód zostanie po prostu rozłączony, a prąd nie będzie płynął w obwodzie. Jak natomiast będzie wyglądała sytuacja, jeżeli zostanie przerwany w tym miejscu? Pamiętajmy, że mamy to napięcie międzyfazowe 400 V. W jaki sposób popłynie prąd?
czy w przypadku przerwania przewodu neutralnego w tym miejscu wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała? Nie. Ponieważ taki sam prąd będzie wpływał do wyłącznika różnicowego prądowego, jak wypływał. Prąd upływu będzie równy 0, więc wyłącznik różnicowo-prądowy nie zadziała. Jak więc będzie to wyglądało w praktyce? W jaki sposób popłynie prąd? Dokładnie tak samo. Od fazy pierwszej przez wyłącznik różnicowo-prądowy, przez odbiorniki, wracając do wyłącznika różnicowo-prądowego, następnie przez przewód neutralny, kolejne odbiorniki do fazy L2. Nie ma tu żadnego upływu poza obwód, więc wyłączniki różnicowo-prądowe nie zadziałają. Możemy więc uprościć schemat. Jak widać, schemat zastępczy wygląda dokładnie tak samo. Możemy więc zastosować dokładnie te same obliczenia i otrzymamy dokładnie te same wyniki. Na odbiornikach na poszczególnych fazach pojawią się dokładnie te same napięcia. Jaka więc będzie różnica pomiędzy zastosowaniem wyłącznika różnicowo-prądowego trzyfazowego, a trzech wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych w przypadku przerwania przewodu N w tym miejscu? Praktycznie żadna. Jaka więc będzie różnica w przypadku przerwania przewodów N pomiędzy tymi dwoma schematami? W przypadku wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych przerwanie przewodu neutralnego w tym miejscu, lub w tym miejscu spowoduje po prostu odłączenie odbiorników. Natomiast w przypadku wyłącznika różnicowo-prądowego trzyfazowego przerwanie przewodu w tym miejscu spowoduje ryzyko pojawienia się napięcia międzyfazowego na tych odbiornikach, ponieważ prąd będzie mógł popłynąć pomiędzy fazami. W tym przypadku obwód zostanie przerwany i prąd nie będzie miał możliwości popłynięcia pomiędzy fazami. W przypadku przerwania przewodu neutralnego w tym miejscu w obu przypadkach będziemy mieli dokładnie taką samą sytuację. Na odbiornikach będzie mogło się pojawić napięcie bliskie napięciu międzyfazowemu. Różnica w przypadku przerwania przewodu neutralnego za wyłącznikiem różnicowo-prądowym wynika głównie ze sposobu podłączenia tego wyłącznika różnicowo-prądowego, a nie samego sposobu jego działania. Co jednak by się stało, gdyby przewód neutralny został przerwany w tym miejscu? Tutaj także powstałoby nam oczko. Prąd mógłby popłynąć z fazy L1 przez przewód neutralny do fazy L2. W takim przypadku także mogłoby się pojawić napięcie międzyfazowe na odbiornikach. Z tego powodu lepiej jest podłączać przewód neutralny do wyłączników różnicowo-prądowych w ten sposób. Ponieważ przerwanie przewodu neutralnego w tym miejscu lub w tym miejscu nie spowoduje ryzyka pojawienia się napięcia międzyfazowego na odbiornikach. Podsumujmy. W przypadku przerwania przewodu neutralnego istnieje ryzyko pojawienia się napięcia międzyfazowego na naszych odbiornikach. Wysokość tego napięcia jest zależna od różnicy obciążenia w danym momencie na poszczególnych fazach. Kiedy więc wyłączniki różnicowo-prądowe jednofazowe zabezpieczą nas przed pojawieniem się napięcia międzyfazowego na odbiornikach? W przypadku przerwania przewodu neutralnego w tym miejscu lub w tym miejscu. Czy więc warto stosować wyłączniki różnicowo-prądowe, jednofazowe dla obwodów jednofazowych? Moim zdaniem tak. Ryzyko pojawienia się napięcia międzyfazowego w przypadku przerwania przewodu neutralnego jest mniejsze, natomiast nadal występuje i zależne jest od miejsca powstania przerwy. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.